Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na kolejne top 5, ale tym razem przedstawię Wam moje ulubione i sprawdzone esencje. Co to za kosmetyk ta esencja? Pewnie większość z Was już o nim słyszała. Esencje przyszły do nas kilka dobrych lat temu, kiedy był taki boom, taki szum na azjatycką pielęgnację i właśnie z tych krajów azjatyckich one do nas przywędrowały. Ja pamiętam doskonale te czasy, bo jeszcze wtedy prowadziłam bloga i nawet chyba nie miałam jeszcze wtedy kanału na YouTube i bardzo interesowałam się pielęgnacją azjatycką. Testowałam różne kosmetyki, sprawdzałam u siebie, jak się sprawdzają, w tym również właśnie esencje. Później zauważyłam, że te esencje zaczęły się pojawiać również wśród naszych polskich marek, marek zagranicznych, które kompletnie nie były związane z pielęgnacją azjatycką i też oczywiście sobie je testowałam. Na przełomie tych kilku dobrych lat sprawdziłam różne esencje i mam wśród nich już takie perełki. Zaraz Wam o nich opowiem. Natomiast esencja jest to taki kosmetyk, który można by było powiedzieć, że w tych krokach pielęgnacyjnych znajduje się pomiędzy tonikiem a serum. Teraz już niektóre esencje mogą spokojnie zastąpić nam nawet tonik, albo też mogą zastąpić nam serum. Oczywiście esencje mają przeróżne konsystencje. Zazwyczaj są one wodniste lub takie bardzo lekkie, żelowe, ale spotkałam się również z takimi esencjami, które były bardziej w postaci mleczka, takiego lotionu, lub też były dosyć gęste, żelowe, a nawet delikatnie kremowe. Także widzicie, tych esencji dzisiaj mamy naprawdę ogromny wybór. Mamy ich naprawdę bardzo dużo na rynku i możemy je dobierać do typu naszej skóry, do potrzeb naszej skóry. Jest to oczywiście taki kosmetyk, który warto mieć w swojej pielęgnacji, sprawdzić jak działa, ale nie jest to też kosmetyk, ja bym powiedziała, taki niezbędny. W zależności od tego, jaką sobie esencję wybierzecie i na jaką postawicie, możecie zrezygnować z toniku i wtedy bardzo fajnie się ona sprawdzi, bo będzie miała nie dość, że te wszystkie substancje aktywne, które już będą fajnie wpływały w tej pierwszej fazie na naszą skórę po oczyszczaniu, ale będzie też skórę tonizowała. Albo też możecie znaleźć dla siebie taką esencję, która, dzięki której zrezygnujecie na przykład z serum, a nawet bym powiedziała, w niektórych przypadkach możecie zrezygnować z kremu i po takiej esencji zastosować sobie na przykład filtr. Wszystko tutaj już zależy od Was i od tego, jaki macie zasób portfela, na jakie esencje postawicie, jakie substancje aktywne, czy jest Wam potrzebny taki kosmetyk w pielęgnacji, czy lubicie na przykład azjatyckie kosmetyki, albo lubicie esencje, które dostaniecie powszechnie, czy to w drogeriach, czy w perfumeriach, czy w sklepach internetowych. No dobra, zaczynamy teraz top 5. Przedstawię Wam 5 moich ulubionych produktów, które przetestowałam właśnie w ostatnim czasie, na przestrzeni tych ostatnich lat i które w moim przypadku fantastycznie się sprawdziły. Dziś nie przedstawię Wam na moim kanale tutaj w filmie wszystkich produktów, ponieważ nie posiadam ich fizycznie, więc nie będę mogła Wam ich pokazać. Natomiast jeżeli śledzicie mój kanał od jakiegoś czasu, to już na pewno doskonale znacie te produkty, bo pokazywałam je wielokrotnie. Natomiast mam esencję, którą aktualnie stosuję i którą mogę Wam pokazać, a jest to marka Creamy. Jest to esencja nawilżająco-tonizująca, a marka przedstawia ją jako drugi krok w naszej pielęgnacji, czyli tonizacja. Ja o tej marce Creamy zrobię dla Was oddzielny film, ponieważ uważam, że jest to niesamowicie interesująca marka. Marka, która tworzy bardzo fajne produkty pielęgnacyjne, a co ciekawe, co najciekawsze w nich, to to, że stosuje dużą ilość substancji aktywnych i to też bardzo interesujących substancji aktywnych. Dzisiaj postanowiłam, że przedstawię Wam właśnie ten jeden produkt, czyli tę esencję, która u mnie rewelacyjnie się sprawdza. Zacznijmy od tego, co jest w składzie właśnie tej esencji. Moi drodzy, jak widzicie właśnie w tej chwili na przybitce, skład jest dosyć pokaźny, ale mamy w nim przede wszystkim fermentowaną wodę ryżową, wodę
różaną, hydrolat oczarowy, wodę, humektant, pantenol, glicerynę. Mamy mleczan sodu, hydrolizowany kwas hialuronowy, amylopektynę, glukonolakton, wyciąg z czerwonej algi, fruktozę, mocznik, glicynę, niacynamid, kwas mlekowy, zagęstnik. Mamy konserwanty, mamy również zapachy. Skład jest naturalny. Mamy tutaj wiele substancji naturalnych, takie, które będą tworzyły właśnie aktywność, wspomagały aktywność tego produktu, ale również mamy oczywiście substancje bazowe, takie, które będą tworzyły formułę tej esencji. Co mogę Wam o niej dzisiaj powiedzieć? Przede wszystkim jest to produkt zamknięty w szklanej butelce z atomizerem, przez co tę esencję rozpylamy na naszej skórze. To jest pierwsza sprawa. To nie jest esencja, którą sobie wydobywamy w zagłębienie dłoni, bo takie też są, i którą wklepujemy. Oczywiście, możecie spryskać Waszą twarz tym produktem, a następnie delikatnie go sobie wklepać. Stosujemy go po oczyszczeniu naszej skóry, ale w związku z tym, że mamy tutaj substancje tonizujące, mamy hydrolaty, które będą przywracały pH naszej skórze, jest to taki produkt, który może spokojnie zastąpić nam tonik. Możecie go oczywiście stosować po toniku, ale możecie zrezygnować z toniku i użyć bezpośrednio właśnie taką esencję, czy to przed serum, czy to przed kremem, czy przed kremem z filtrem. Zapach tego produktu jest taki, powiedziałabym, bardzo naturalny, lekko ziołowo-kwiatowy, momentalnie ulatnia się ze skóry, więc tego nie musicie się obawiać. Ja bym powiedziała, że to jest taki zapach uzyskany z naturalnych substancji znajdujących się właśnie w składzie tego produktu, więc nie czujecie tutaj żadnych chemicznych aromatów, żadnych takich aromatów różanych, jakichś właśnie, nie wiem, takich chemicznych, kwiatowych, absolutnie nie. To jest bardzo naturalny zapach. Ja spryskuję moją skórę, powiedziałabym tak, dosyć obficie i czekam chwilę, aż ta esencja się wchłonie, a wchłania się momentalnie i od razu czuć, słuchajcie, takie nawilżenie. Taką miękkość skóry przyjemną w dotyku. Absolutnie po tym produkcie nie pojawiło się u mnie żadne pieczenie, swędzenie, zaczerwienienie. A jak wiecie, ja jestem posiadaczką skóry wrażliwej, więc też zwracam na to uwagę. Poza tym ta esencja nawilżająco-tonizująca jest też fajnym takim dopełnieniem w ciągu dnia. Na pewno czasami Wam się zdarzyło, że po kilku godzinach, na przykład pracy przed komputerem, czujecie, że Wasza skóra jest taka ściągnięta, że zaczyna być przesuszona, potrzebujecie nawilżenia. I tę esencję możecie fantastycznie wykorzystać właśnie jako takie dopełnienie w ciągu dnia. Ze względu na to, że posiada ona substancje nawilżające, po spryskaniu skóry od razu poczujecie, jak ona pije, po prostu robi się taka wspaniała, nawilżona. I też przetestowałam tę esencję na makijaż, absolutnie nic mi się z makijażem nie działo, ale myślę, że to jest też duża zasługa tego, że właśnie mamy opakowanie z atomizerem, że mamy tę aplikację atomizera, esencja jest wodnista, jest tak jak tonik, jak mgiełka, więc bardzo fajnie rozpyla się na naszej skórze. Ciekawy produkt, świetny skład, bardzo fajne substancje aktywne. Jest to zdecydowanie kosmetyk, który sprawdzi się w przypadku, tak naprawdę moim zdaniem, każdego typu skóry. Chociaż marka zaznacza, że szczególnie sprawdzi się w przypadku skóry suchej, skóry odwodnionej, a nawet skóry tłustej czy mieszanej, tak jak moja. I ja to, powiem Wam, potwierdzam, świetny, naprawdę świetny produkt, warty zainteresowania. Druga esencja, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, jest to esencja również od jednej z moich ulubionych marek, tym razem marki francuskiej Caudalie. Ja już tutaj na moim kanale nawet chyba robiłam oddzielny film o całej serii, w której znajduje się ta esencja. A jest ona o tyle ciekawa, że w jej składzie znajdziemy między innymi kwas glikolowy. Będzie to produkt skierowany głównie do osób posiadających skórę poszarzałą, zmęczoną, taką zmęczoną, bez koloru, po zimie. Kiedy chcecie Waszą skórę rozświetlić, rozjaśnić, kiedy macie jakieś delikatne przebarwienia i też chcecie, żeby ta skóra wyglądała pięknie. Taki właśnie będzie ten produkt od marki Caudalie. Na początek zwróćmy uwagę, co ma w składzie.
Moi drodzy, zaczynamy od wody. Mamy oczywiście wodę winogronową, mamy hydrolat z kwiatów pomarańczy, glicerynę, promotor przenikania, kwas glikolowy, humektant, regulator pH, sok winogronowy, konserwant, kwas cytrynowy, argininę, wyciąg z białej piwoni, konserwanty, chelator, no i zapachy. Słuchajcie, ten produkt, ta esencja od marki Caudalie również jest zamknięta w dużym szklanym opakowaniu. Tutaj jednak nie mamy atomizera, a szkoda, bo gdyby był, to by jeszcze moim zdaniem jeszcze fajniejszy byłby wtedy produkt. Tutaj mamy buteleczkę, z której musimy wylewać produkt, esencję, między innymi na zagłębienie naszych dłoni, a następnie ją sobie tak przystemplować, wprowadzić, nałożyć na naszą skórę w ten sposób. Taki sposób aplikacji tej esencji jest zdecydowanie najfajniejszy. Ona też ma taką wodnistą konsystencję. Zapach, ja bym powiedziała, że taki bardzo naturalny, też bardzo szybko ulatnia się ze skóry i rzeczywiście regularnie stosowana ta esencja, między innymi w porannej pielęgnacji i wieczornej pielęgnacji, regularnie stosowana, daje ten efekt rozświetlenia na naszej skórze. Tutaj mamy ten kwas glikolowy, ale w bardzo niskim stężeniu, więc absolutnie nie musicie się go obawiać. Nie ma też po nałożeniu tej esencji takiego efektu pieczenia, swędzenia, takiego mrowienia, który często pojawia się w przypadku stosowania kwasu glikolowego. Absolutnie nie. Mamy również ekstrakt z tej białej piwoni, który będzie działał rozświetlająco i rozjaśniająco na naszą skórę, ale mamy też dużą ilość antyoksydantów, które jak wiecie fantastycznie wpływają na naszą skórę, między innymi wspomagają to starzenie się, naturalne starzenie się naszej skóry, tą walkę z tym starzeniu się naszej skóry. Bardzo ciekawy produkt i bardzo też powiedziałabym wydajny. Dlatego, że jest duża pojemność i wystarczy odrobinę, naprawdę odrobinę wylać tej esencji w zagłębienie dłoni i ją sobie wklepać i daje ona bardzo fajny efekt. Tutaj też nie ma mowy o podrażnieniach, zaczerwienieniach, pieczeniu, ściągnięciu. To jest też taki preparat, który możecie stosować po toniku, przed serum lub możecie zrezygnować z serum i nałożyć po niej od razu krem lub też krem z filtrem. Natomiast nie jest to moim zdaniem produkt, który będzie przywracał naturalne pH naszej skóry. Zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj kwas glikolowy. Bardzo ciekawa, bardzo fajna, wspaniała esencja od marki Caudalie. W ogóle cała ta seria z kwasem glikolowym jest niesamowicie ciekawa. I z tego co dobrze pamiętam, przepraszam, z tego co dobrze pamiętam, to serum z tej serii jest jednym z najlepiej sprzedających się produktów marki Caudalie na świecie. A moim zdaniem genialna jest właśnie ta esencja. Także jeśli na przykład chcecie sobie coś wypróbować od marki Caudalie, a tak jak wspomniałam wcześniej, potrzebujecie takiego rozświetlenia, blasku waszej skóry, żeby nabrała ładnego kolorytu, no to warto postawić wtedy właśnie na taką esencję. Kolejna esencja, która bardzo dobrze się u mnie sprawdziła, posiada również naturalny skład. Zaraz od niego właśnie zaczniemy. Jest on krótki, ale ta esencja jest równie ciekawa jak poprzedniczki. I zaczynamy właśnie od soku aloesowego, który jest bazą produktu. Mamy pantenol łagodzący, mamy wyciąg z fermentacji bakterii Lactobacillus, mamy ekstrakt z ogórka, mamy kwas hialuronowy, wyciąg z wąkroty azjatyckiej, alantoinę, konserwant i zapach. Powiem wam, że ja w ogóle uwielbiam wąkrotę azjatycką. Ona fantastycznie sprawdza się w przypadku skór mieszanych i tłustych. Daje świetne efekty w stosowaniu i muszę chyba na jej temat zrobić w ogóle wam tutaj oddzielny film, bo uważam, że jest to świetny, naprawdę świetny składnik, który zastosowany w formulacji kosmetyku przynosi rewelacyjne efekty. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj bazą tej esencji nie jest woda, a jest właśnie sok aloesowy. A sok aloesowy działa łagodząco na naszą skórę, ale również przeciwbakteryjnie. Więc produkt może być wskazany do stosowania tak naprawdę w przypadku każdego typu skóry. Bo mamy coś o działaniu nawilżającym, łagodzącym, mamy też pantenol, mamy właśnie ten kwas hialuronowy, ale mamy też działanie przeciwbakteryjne. Mamy coś dla osób, które borykają się z problemem wyprysków.
dla osób, które mają problemy z nadprodukcją sebum, ale przy okazji na przykład mają skórę wrażliwą i też potrzebują fajnego produktu, który będzie tę skórę łagodził, a dodatkowo dbał o dobry jej stan. Więc ta esencja, słuchajcie, właśnie taka jest. Jak zwrócicie uwagę na zdjęciach, esencja ma już zupełnie inne opakowanie, ponieważ tutaj mamy opakowanie z pompką i to też daje znać, że mamy tutaj inną formę. Ona nie jest już taka wodnista jak w przypadku esencji od Creamy czy od Caudalie, ale mamy tutaj esencję takiego lekkiego żelu. Mimo wszystko bardzo fajnie szybko się wchłania i od razu czujecie ten efekt ukojenia na waszej skórze. W ogóle ta esencja też zbiera bardzo pozytywne opinie w internecie, co również i mnie skłoniło do tego, żeby właśnie ją sobie jakiś czas temu przetestować. Jest w dobrej cenie, ma całkiem fajną pojemność i powiem wam szczerze, że inne kosmetyki tej marki również mnie intrygują. Ja co prawda zaczęłam właśnie od tej esencji, ale myślę, że z czasem też sobie inne przetestuję. No produkt naturalny, bardzo fajny skład, bardzo fajnie działa na skórę, super substancje aktywne. Czego tak naprawdę chcieć więcej? No dobrze, moi drodzy, czwarta esencja i będzie to nasza polska marka Mia. I tym razem wybrałam esencję kokosową, bo jeśli wiecie, to w ofercie marki są też inne esencje. Ale mi osobiście najbardziej przypadła do gustu właśnie ta, między innymi ze względu na jej zapach. Bo ja bardzo lubię zapach kokosa, a ten zapach właśnie w tej esencji nie jest takim, powiedziałabym, chemicznym zapachem kokosa, jest taki bardziej naturalny, już nie mówiąc o tym, że skład tej esencji również jest bardzo ciekawy. I tutaj znajdziemy wodę, mamy wyciąg z kokosa, sok aloesowy, mamy niacynamid, mamy różne formy kwasu hialuronowego, mamy pantenol, emolienty, konserwanty, mamy również substancje, które tworzą nam tę formułę tego produktu, no i oczywiście mamy zapachy. Mamy tutaj różne formy kwasu hialuronowego, dzięki któremu uzyskamy właśnie ten efekt nawilżenia. Dodatkowo mamy ten wyciąg z kokosa, ale mamy też łagodzący sok aloesowy. Więc jest to bardzo fajny produkt, który sprawdzi się szczególnie w przypadku skór odwodnionych, przesuszonych, takie, które potrzebują silnego, intensywnego nawilżenia. Ta esencja jest też fajnym kosmetykiem, który może zastąpić tonik. Możecie ją stosować po toniku, jako na przykład produkt przed serum. Możecie zrezygnować z serum, jeżeli widzicie, że ten efekt nawilżenia jest taki naprawdę bardzo fajny i zastosować po niej krem, albo zastosować już bezpośrednio krem z filtrem. Bardzo tani produkt, mimo tego skład ma całkiem dobry, działanie też od razu szybko widać. Także uważam, że też jest godny zaufania. Zresztą ostatnio nawet chyba ktoś z was dopytywał mnie, co sądzę na temat tych esencji, gdzieś tam w komentarzach. I ja uważam, że to są bardzo fajne esencje, w dobrej cenie, nasza polska marka, fajne substancje aktywne, także też są godne zainteresowania i warto się nim bliżej przyjrzeć. I na zakończenie dzisiejszego filmu zostawiłam również produkt, który można by było powiedzieć, że nie tylko jest esencją, ale jest też takim kosmetykiem wielofunkcyjnym. I to też jest kosmetyk, o którym już jakiś czas temu wam opowiadałam. Nawet chyba wspominałam o nim w momencie przerabiania z wami marki Samarite. Tak, dobrze usłyszeliście. I wśród wszystkich kosmetyków marki Samarite esencja, czyli ten eliksir, jest zdecydowanie moim ulubionym. Przede wszystkim dlatego, że w lecie, kiedy mamy upały, zastępuje mi on tak naprawdę większość kosmetyków. Jako posiadaczka skóry mieszanej ta skóra się przytłuszcza. Mam skórę wrażliwą, więc też potrzebuję taki kosmetyk, który nie będzie jej dodatkowo uwrażliwiał. Ale z drugiej strony pojawia się ta nadprodukcja sebum w strefie T, przesuszenie policzków. Nie lubię ciężkich kremów, takich tłustych, bardzo odżywczych w okresie letnim, kiedy jest naprawdę gorąco. No ten kosmetyk jak dla mnie jest po prostu genialny. Skład ma ogromny, dlatego też dzisiaj nie będę wam przedstawiać wszystkich składników po kolei, jeśli chodzi o eliksir od marki Samarite, dlatego że na moim blogu już
jakiś czas temu zrobiłam taką dokładną analizę. Link do tego posta znajdziecie oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu. Jeśli chcecie zobaczyć, co dokładnie znajduje się w tym produkcie w składzie, a jest tam ogromna ilość substancji aktywnych, to zapraszam Was do sprawdzenia właśnie tego posta na moim blogu, gdzie tam wszystko po kolei wyszczególniłam, każdy składnik. Trochę mi co prawda to zajęło, ale przynajmniej Wy będziecie wiedzieć, co dokładnie w tym kosmetyku się znajduje. Natomiast uważam, że to też jest bardzo fajny produkt. Co prawda nie stosowałam go już od jakiegoś czasu i zastanawiam się, czy nie wrócić do niego w okresie letnim. Jestem też bardzo ciekawa, czy marka poprawiła opakowania. Bo z tego co pamiętam, to niestety te opakowania, dokładnie ta pompka, była taka dosyć niekomfortowa w stosowaniu, bo tego produktu nam się wylewało za dużo. No właśnie, bo tutaj mamy opakowanie z pompką, więc znowu musimy sobie wydobyć trochę produktu na zagłębienie naszej dłoni i go wklepać lub też rozmasować. Ale pamiętam, że miałam trochę problemu właśnie z tym opakowaniem i wydostaniem się tej esencji, tego eliksiru z opakowania. Mam nadzieję, że to się zmieniło i marka poprawiła to opakowanie na przestrzeni ostatniego roku lub też 2 lat. W każdym razie, świetny, drogi, ale świetny kosmetyk, który też ma bardzo dużo pozytywnych opinii. Warto się nad nim zastanowić, warto go przetestować. Zerknijcie sobie koniecznie na skład. No i myślę, że to będzie tyle, jeśli chodzi o eliksir od marki Samarite. No dobrze, moi drodzy, światło się dzisiaj tutaj nam zmienia, ale mamy taką pogodę, słuchajcie, trochę słońca, trochę chmurek. Jest całkiem przyjemnie. I mam nadzieję, że tym dzisiejszym filmem też sprawiłam Wam trochę przyjemności. Miło Wam się go oglądało. A przynajmniej teraz znacie już, jaka jest ta moja topowa piątka, jeśli chodzi o esencję. Czyli taki produkt, który może nam zastąpić tonik, albo może nam zastąpić serum, albo też może być fajnym uzupełnieniem w naszej pielęgnacji. Pamiętajcie, by zawsze dobierać esencję do typu Waszej skóry, do potrzeb tej Waszej skóry. Jeśli szukacie produktu, który będzie fajnie rozjaśniał, rozświetlał skórę, no to może właśnie na przykład Caudalie. Albo jeśli szukacie produktu, który będzie intensywnie nawilżał skórę, fajnie ją też odświeżał w ciągu dnia, sprawiał, że ta skóra będzie taka miękka i przyjemna w dotyku, no to może właśnie marka Creamy i produkt naturalny. Lub też coś, co będzie łagodziło, tak? Wybór jest ogromny i to od Was zależy, na który kosmetyk postawicie. Ja Wam przedstawiłam dzisiaj tę moją topową piątkę. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie któryś z tych kosmetyków, o których Wam dzisiaj opowiadałam. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Albo też polećcie w komentarzach Wasze sprawdzone esencje, takie, które u Was się świetnie sprawdzają, z których jesteście zadowoleni i są one godne zaufania. Tym akcentem, taką końcóweczką, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się oczywiście w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa!